Proszę nam zdradzić, skąd pomysł na hodowlę? W zasadzie to wzięło się od pomysłu, wziął się od tego, że zawsze ptak mi się kojarzył z symbolem wolności. I tak w zasadzie to chyba każdy z nas, w nas drzemie to, żeby być w jakiś sposób wolnym, bo niestety nasza natura nie pozwala często się zachowywać w sposób taki, jaki byśmy chcieli. No i moim pierwszym ptakiem był Pipi, był to, jak się okazało, brojler. I był to ptak, którego otrzymałam w kościele. Poszłam ze święconką, a wróciłam ze święconką i z ptakiem. No i początkowo nawet nie miałam pojęcia, jak się zabierać do tego, żeby się nim opiekować, czym jego karmić. Ale udało mi się po prostu, stanęłam na wysokości zadania i odhodowałam takiego dużego ptaka. Z tym, że Pipi niestety, tak jak powiedziałam, zmarł. I jakiś tam czas biłam się z myślami, czy nabyć kolejnego ptaka, czy też nie. No i po jakimś czasie zdecydowałam się nabyć właśnie Feliksa. Felix znaczy szczęśliwy i mam nadzieję, że właśnie mój Felix będzie sobie żył długo i szczęśliwie. A z tego, co mi mówiono, to ptaki te żyją aż 14 lat. I stąd właśnie taki pomysł. Trudno było go oswoić? Nie, Felcie jak go nabyłam, to był jeszcze małym ptakiem. Także dało się bardzo łatwo oswoić. Zresztą on z charakteru jest łagodny. Bywa, że zachowuje się nie zupełnie tak, jakbym sobie tego życzyła. Czasami po skarpetkach, po dziobie. Ale poza tym to ani nie jest psotny. Jest to po prostu mój przyjaciel. Jak powiększała się pani hodowla? Stwierdziłam, że Felkowi jest smutno spoglądać tylko w lustro, więc zdecydowałam się na kolejną kurkę. I w zasadzie dla niego partnerka powinna być czarna, ale Klara mi się bardzo spodobała. A skąd z kolei Klara? Swego czasu w telewizji leciał taki film Go Back to the Future. I był tam zwariowany wynalazca, którego jedyną życiową miłością była właśnie Klara. I stąd pomysł, żeby połączyć Felka z Klarą. No i się udało. I teraz w chwili obecnej ma pani? Cztery. Cztery sztuki. I jak one funkcjonują w domu? Normalnie, tak jak i Felix czy Klara, czyli chodzą koło mnie, lubią podpatrywać, co ja tam pitraszę w kuchni. Felek to często, gęsto właśnie zagląda do garnków i jak jeszcze coś nie jest za gorące, to potrafi pierwszy spróbować. Także no, to są tak jakby praktycznie domowe ptaki. To nie są ptaki, które można by było wystawić na zewnątrz, ponieważ one od samego początku są przyzwyczajone do wysokich temperatur i byłoby im naprawdę zbyt zimno i pewnie zbyt smutno, bo one za mną łażą. Czyli jak na przykład śpią? Jak wygląda ich sen? To różnie. Generalnie do tej pory faworyzowałam właśnie Felcia, który ze mną obok na poduszce sypiał. A teraz bywa różnie. Jeżeli któryś czuje się nie do końca dobrze, bezpiecznie i krzyczy, tak jak przykładowo mały Stefcio, no to biorę Stefka. A Stefcio to? To właśnie jest syn Feliksa i Klary. Oprócz tego mam jeszcze na stanie Zuzię, która jest siostrą Stefcia. No ale wiadomo, kury potrzebują się posiedzieć na grzędzie. Jak wygląda ich grzęda? Grzęda to tak jak widać. O, na ramieniu, na palcu. Lubią być głaskane? Bardzo. A jak często to pani robi? W miarę możliwości staram się, że tak określę, czułością obdarzyć każdego z poszczególna. Ale nie jest to łatwe. Psy chodzą na spacer, koty mają kuwetę, a jak wygląda sprawa ich higieny? No cóż, no jest to w końcu ptak, więc jeżeli i je, no to gdzieś ten produkt przemiany materii musi spaść. No i często właśnie na podłogę, ale to nie jest żadnym problemem. W dzisiejszych czasach nie mamy na kartki serwetek, bądź ręczników, bądź papieru toaletowego. Czyli nie jest to żadnym problemem? Nie jest żadnym problemem.
W takim razie co jedzą? Felek w zasadzie je wszystko, lubi to, co ja. Swego czasu właśnie, jak był jedyny, to często go zabierałam do miasta. Jeździliśmy po urzędach, po restauracjach i właśnie, co on lubi? Lubi przykładowo spaghetti. I to mięsne spaghetti, nie powiem, żeby to jakiś tam specjalny wegetarianin był. Lubi łososia, tuńczyka, krewetki. Lubi wszelkiego rodzaju owoce, jeśli chodzi o warzywa, to pomidory. A pozostała gromadka? Pozostało podobnie. Podobne menu. A mają jakieś swoje ulubione przysmaki? Owszem, świerszcze. A skoro pani chodziła z nimi do restauracji, czyli konkretnie z Felkiem, to czy wiążą się z tym jakieś ciekawe anegdoty? W zasadzie to budził jakieś zainteresowanie, no bo Felek bardzo dostojnie jada, czyli jak go posadziłam na kolanach i kawałki makaronu kroiłam na małe odcinki, to on majestatycznie dziobem podjadał. I to zwracało uwagę. A czy ludzie rozpoznawali, że to kura, czy raczej kogut, czy myśleli, że to jakieś inne zwierzę? Bywa właśnie różnie. Bywa właśnie różnie i przeważnie to jednak panowie twierdzą, że to jest kura. Kura. Tak. O dziwo swojego nie poznaje. Ale za papugę nie był brany. Nie, za papugę nie był brany. Za kurę tak. W takim razie co robi pani z jajkami? Ostatnie święta wielkanocne. To była to główne danie do święconki. Używam również do kotletów i powiem, że te jajka Klary są boskie. Żółtko niesamowicie dobrze smakuje i w ogóle nie ma porównania z jajkami, które możemy nabyć w supermarketach. A jak Klara, Felix i Stefcio oraz Zuza odwzajemniają swoją sympatię? No, tak jak pieski. Jeżeli byłyby puszczone wolno, to usiądą na wycieraczce i będą czekały, aż ja przyjdę. Poza tym, Felek często, gęsto z pozostałymi, właśnie to jest kłopot, jak jedno wskoczy na kolana, to i inne również, a ta moja, że tak powiem, noga nie pozwala na to, żeby ich tak rzędem pousadzać. Są trochę czasami zaborcze właśnie o miłość. Jak jedno głaszcze, to i od razu drugie się przemila. No i trzeba sobie jakoś z tym dawać radę, ale są kochane. Czy wystawia pani swoje kury? W zasadzie do tej pory jeszcze nie próbowałam. W tym roku chciałam spróbować, ale Felix brał udział w dwóch już wystawach. To są organizowane raz do roku wystawy. I ekspozycja niejednokrotnie zawiera 800 różnych sztuk. I ja się tutaj nastawiłam na bojowca nowoangielskiego. Felek jest typowym przedstawicielem tego gatunku. I nie chodziłoby mi o to, żeby był oceniany przez jury, tylko żeby brał udział. Jakoś szczególnie się pani przygotowuje do takiej wystawy? Generalnie nie, tylko podcinam dziobek, paznokietki, robię pedikurę czy manikurę, to trudno nazwać. Jak wyglądał zakup? To było dość przypadkowe, ponieważ dostałam książkę Kury, żeby co nieco na ten temat poszerzyć więcej wiadomości. I między innymi był tam podany telefon. I zadzwoniłam, okazało się, że jest to pani, bardzo miła, sympatyczna pani, hodowca właśnie kur ozdobnych, z którą nawiązałam kontakt. I tam też właśnie nabyłam, od pani Moniki nabyłam Felka. A jaki mniej więcej jest przydział cenowy za sztukę? Generalnie od 50 do 300 zł. Jak wygląda na co dzień pielęgnacja? Na co dzień one nie potrzebują wielkiej pielęgnacji, natomiast jeśli chodzi o poprzednika Felcia, to był to biały brojler. No i oczywiście jak chodził po ogrodzie, to trzeba go było dosyć często kąpać. I kąpiel generalnie wymagał on przynajmniej raz w tygodniu solidnej kąpieli, suszenia piór. No i nie powiem, żeby on to za szczególnie lubił.
Ale bojowce nowoangielskie już takiej higieny nie wymagają. Nie wymagają, tak. Tym bardziej, że one nie są takie brudaski jak, no, przykro mi powiedzieć, brojlery. A czy z racji tego, że felek jest kogutem, czy skutecznie panią budzi? Nie, to jest właśnie mit. Chyba też nie jedyny, bo Felix wstaje wtedy, kiedy właścicielka wstaje z łóżka, przeciera oko, to on już wie, że można powitać dzień i rzeczywiście ze 3 razy zapieje. Drugim mitem jest też, że kurza ślepota. Daj Panie Boże zdrowie, żeby każdy z nas miał taki wzrok jak kury. Bywało już tak, że z Pipkiem zmierzch, ja jeszcze siedziałam w ogrodzie i on maleńką czarną mrówkę potrafił zauważyć i dziobnąć. Następnym jakimś mitem jest tak zwane, myślę, że trochę obraźliwe, kurza ślepota i ptasi móżdżek. To są zwierzęta inteligentne, także to jest troszeczkę, że tak powiem, obraza tego gatunku, bądź wywyższanie się człowieka ponad to, co by chciał rzeczywiście powiedzieć, stwierdzić. To trzeba po prostu samemu się przekonać, żeby cokolwiek na ten temat mówić. A czy znają jakieś sztuczki? Owszem. Swego czasu, jak felek był znacznie lżejszy, tańczył po dywanie w rytm muzyki Radia Z. Biegał i autentycznie w rytm tańczył. Następną sztuczką to było to, że Felcio bardzo lubił mączniaki i aportował jak piesek. Felcio hop i Felcio autentycznie wskakiwał na krzesło. Także potrafią, mają jakieś właśnie takie talenta. No pewnie jakby nad nimi lepiej jeszcze popracować, to byłyby znacznie lepsze efekty. A między sobą bawią się w jakiś szczególny sposób? W szczególny nie. Lubią biegać, a lubią między sobą konkurować. Wtedy pięknie wygląda ich tutaj całe te pióra na tym grzbiecie. To wygląda dosłownie jak lew. Także no, są po prostu słodkie. Są do obserwacji kapitalne. Bardzo lubię ich. Zresztą one mnie też.